trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Filip Błachut, portal Indycage.pl. Jesteśmy po ważeniu na przed galą Armia Fight Night Special Edition. Witam Cię, Kamil. Witam serdecznie. Powiedz mi na samym początku, jak to się stało, że trafiłeś do Armii Fight Night? No bo pewnie inne propozycje też były, a jednak wybrałeś tą jakby dopiero stawiającą swoje większe kroki w świecie MMA, w polskim MMA kroki. Stawiającą, ale bardzo obiecującą. Jest telewizja, jest w porządku prezes organizacji, jest trochę inny wymiar tych gal, nie tylko światełka, nie tak jak większość to wygląda, tylko trochę mają inny pomysł na siebie ta organizacja. Co mnie przyciągnęło jeszcze oprócz tego? Myślę, że w dużej mierze też normalny właśnie prezes, czyli Filip, czyli normalny chłopak, z którym da się naprawdę pogadać, dogadać na każdym polu, nie wiem, kontraktowym czy niekontraktowym. Dużo rzeczy rozumie, bo sam jest zawodnikiem i myślę, że nie będę miał z nim, że tak powiem, w cudzysłowie problemów, jak to jest może w innych organizacjach. Powiedz mi, bo ty nie jesteś już zawodnikiem, który tak jak organizacja stawia pierwsze kroki, tylko jesteś niezwykle doświadczony i na pewno nie przyszedłeś tutaj przecierać szlaków, tylko pewnie w jasnym celu. Czy szabla mistrzowska to jest coś, co chciałbyś mieć powieszone choćby na ścianie u siebie w domu? No oczywiście tak, że to jest mój cel i po to tu przyszedłem, żeby być mistrzem tej organizacji. A że mają, bo właśnie, że zapomniałem wspomnieć o szabli, czyli nie jak pasy wszyscy, tylko szable, też całkiem co innego, więc to jest mój jasny i prosty kierunek. Jak wygram tą walkę, to chciałbym kolejną stoczyć o szable, jak Filip się zgodzi. Jesteśmy w Łodzi, natomiast cały czas bez kibiców. Czy dla Ciebie jest to jakiś tam smutek, że nie mogą Cię dopingować Twoi znajomi? No właśnie szkoda, no bo ja jestem też tutaj spod Łodzi. Miałem okazję w końcu zawalczyć w Łodzi pierwszy raz, ale no niestety praktycznie bez publiki, więc to jest trochę słabe. Ale fajnie, że w domu, że tu wszystko znam, wiem gdzie co. Naprawdę przyjemnie się na razie nie walczy, ale to wszystko organizuję praktycznie we własnym domu. A przygotowania, no bo wiemy wszyscy dobrze, że Shark Top Team Łódź przez to, co się dzieje na świecie i w naszym kraju zostało zamknięte tymczasowo. Gdzie przeniosłeś swój obóz przygotowawczy do tej walki? Czy ja nie przeniosłem, bo ja cały czas trenowałem w Oktobusie Łódź pod okiem Dawida Pepłowskiego. Teraz po prostu trenuję tam trochę więcej. Wcześniej cały czas gdzieś tam cały czas się przebijałem, bo Dawid jest znakomitym trenerem MMA i trenerem od zapasów. Więc po prostu przez ten okres dużo więcej spędzałem czasu u niego na treningach i tak to wyglądało. I będę reprezentował Oktobus Łódź, ale cały czas mam kontrakt z trenerem Zaborowskim, więc to tak nie jest, że ja w ogóle uciąłem i już nie znam trenera Zabora czy tam Emila Grzelaka, nie? W 7-7 w Oktopusie chyba dobra śmietanka się zebrała. No właśnie, jeszcze podkreśliłeś to, że aż było żal by nie skorzystać, tylko wyjeżdżać do innego miasta, bo tam jest naprawdę kapela taka w mojej kategorii, czy tam 7-7, czy 8-4, Pawlak, Bartos, Krakus. Jest naprawdę mnóstwo chłopaków jeszcze, którzy nie startują, albo dopiero stawiają początkowe kroki, że no lepiej bym sobie nie mógł wymarzyć, jeżeli chodzi o swoją kategorię ludzi pod przygotowania. Przysłuchiwałeś się tej rozmowie twojego rywala z naszym portalem, natomiast no, nic nie udało się wyciągnąć, ale gameplan pewnie gotowy. Czy rozpracowałeś dobrze Jacka Bednoża? Myślę, że ja nie, tylko mój trener właśnie Dawid Pepłowski. To, co rozplanował, musi zagrać. Myślę, że wydaje się to być dosyć logiczne. To, co wymyślił, no oczywiście nie będę tego zdradzał, ale zobaczycie to na walce i myślę, że Jacek będzie rozpracowany. W takim razie kto oprócz Dawida Pepłowskiego jutro w narożniku? Oprócz Dawida Pepłowskiego będzie dwóch mój kumpli, jeden z Oktobusa, ten zawodnik Mateusz Ostrowski i taki mój kumpel Tomasz Zendel, który będzie też mi kibicował. Ale główną osobą, która będzie mi doradzać, pomagać, będzie Dawid Pepłowski. Jeszcze na koniec chciałbym Cię zapytać, czy dla Ciebie właśnie, Ty już wspominałeś, że jest telewizja tutaj otwarta, to nie jest pay-per-view, za które trzeba zapłacić. Myślisz, że to jest też taki dodatkowy smaczek dla potencjalnych sponsorów, że można Cię zobaczyć w otwartej telewizji i nawet przypadkowy człowiek może na to trafić, przerzucając kanały?
No właśnie tak jak mówiłem wcześniej, to był jeden też z magnesów, który przyciąga Army, no bo jednak pay-per-view tych mniejszych organizacji, nie licząc KSW, czyli tych małych, no nie sprzedaje się tam nie wiadomo w jakich ilościach, albo nie mają też otwartych telewizji. Armia ma coś takiego i naprawdę mnie to cieszy i myślę, że no, udało mi się zebrać sponsorów, z których jestem zadowolony i Armia to ułatwiła i TVP Sport, nie? Powiedz mi tak na koniec, no, bo jesteś faworytem tego starcia, main event, prawie przed własną publicznością, no bo jednak bez tej publiczności, ale w swoim mieście, czy jest to jakaś dodatkowa presja dla ciebie, czy po prostu bez żadnych emocji jutro podchodzisz do tego pojedynku? Znaczy na razie jest bez emocji, pewnie jutro wejdzie lekki stres. Nie ma publiki, więc pewnie nie odczuję jakoś tak tego, że walczę u siebie. A stres będzie pewnie taki każdy jak zawsze przy każdej walce. Ja już naprawdę zrobiłem trochę tych walk amatorskich i zawodowych, więc ten stres jest cały czas już taki sam, bez względu na status rywala. Dobrze, ja dziękuję Ci za poświęcony czas i życzę powodzenia jutro. Ja też bardzo dziękuję i Tobie też za poświęcony czas. Dziękuję.